Na program zaprasza Bonimet, producent leku Nervobonisol, łagodzącego stres i ułatwiającego zasypianie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj dla tych, którzy źle śpią. Pytanie jest następujące. Ostatnio źle śpię, mam problemy z zasypianiem, a jak już zasnę, to często budzę się w środku nocy i nie mogę dalej spać. Proszę o radę. Pierwsze, co mi się kojarzy z takim modelem bezsenności, to depresja. Depresja albo takie zaburzenia na granicy chandry i depresji, to jest bardzo duża grupa pacjentów. Ci ludzie właśnie mają tego typu formę bezsenności. Oczywiście nie zawsze to jest to rozpoznanie, ale tak mi się kojarzy, bo wtedy leczenie jest nieco inne. Otóż nie stosuje się preparatów ułatwiających zasypianie nasennych przed snem, czyli wieczorem, tylko zaleca się stosowanie krótko działających, dobrze wchłanialnych produktów w momencie, gdy się pacjent wybudzi. Co my dajemy najczęściej? Najczęściej dajemy takie krople ziołowe, w których, jak to zawsze Państwu już wspominałem w poprzednich odcinkach, zawsze łączymy korzeń kozłka z ekstraktem z szyszek chmielu. Oczywiście są tam też inne składniki, jak serdecznik, głuk, melisa. Państwo to macie na ekranie, tą recepturę tych kropli. To są krople na alkoholu, dlatego należy zastosować 2 łyżeczki, a nawet 3 łyżeczki na pół kieliszka wody, czyli musi być to wysoko stężone. Trzeba to, mówiąc kolokwialnie, wychliptać, czyli bardzo wolno wypić, żeby to się wchłonęło w jamie ustnej i wtedy efekt jest dość szybki. No 5-10 minut ten efekt powinien się pojawić. Gdybyście Państwo nie widzieli efektu po 20 minutach, pół godzinie, należy powtórzyć taką dawkę. Bezpiecznie nic się nikomu nie stanie. To jest jedna jakby kwestia. Ale też trzeba zastanowić się nad leczeniem zasadniczej choroby. Jeżeli to jest zaburzenie natury depresyjnej, to pamiętajcie Państwo o preparatach, które mają w swoim składzie dziurawiec, ziele dziurawca. I tu uwaga, dziurawiec ma wiele interakcji z lekami, więc to nie jest środek dla każdego. Dziurawiec my łączymy w naszym Centrum Ziołolecznictwa z żeńszeniem w takim jednym produkcie i go zalecamy 1-2 kapsułki dziennie przy takiej granicy, gdy pacjent ma zaburzenia nastroju, zwłaszcza jesienno-zimowe. Do tego warto jest dodać preparaty z tarczycą bajkalską, która daje energię, daje moc, jakby to powiedział nasz słynny skoczek Adam Małysz, daje powera. Więc tarczyca bajkalska w połączeniu z innymi produktami, surowcami żelazowskimi, Państwo macie tę recepturę na ekranie, już nie będę o niej mówił. Ona daje ten power. Rzeczywiście to jest bardzo dobry surowiec dodający energii człowiekowi. Ale jest jeszcze jedna substancja, którą zauważyliśmy, też dobra receptura, która też dobre efekty działa, daje w przypadku zaburzeń nastroju, zaburzeń czy lękowych, czy depresyjnych. Mianowicie jest to kompleks witamin z grupy B połączonych z selenem, ale też do niego są dodane urydyna, myoinozytol oraz kwas alfa-liponowy. Jest to taka receptura, która jest dedykowana osobom z rwą kulszową, z zaburzeniami takim neurologicznymi, ale jest też ciekawą ofertą dla osób, takie połączenie, którzy mają problemy z zasypianiem, którzy mają problemy lękowe. Warto też przetestować. Reasumując, przy wybudzeniu, nie przed snem, stosować leki uspokajające i nasenne. To jest właśnie cecha fitoterapii zaburzeń snu, tego typu, o które Pani pytała. Sponsorem programu był Bonimet, producent leku Nervobonisol, łagodzącego stres, ułatwiającego zasypianie.